Ja na razie ją wstrzymam, nie zrobię wam tego, nie będę jej transferował. To ja to zrobię, ja... jak ty tego nie zrobisz. Tak. Cześć, z tej strony Diltek. Jak wiecie, ostatnio byłem we Wrocławiu. Złapałem tam Shiny 100% Ivy podczas Community Day. Byłem również odwiedzić znajomych, jak i osoby, które wspierają mój kanał. I również zrobić oczywiście lucky trady, które nagrałem dla was. I teraz będą dwa odcinki w tym tygodniu właśnie z lucky tradami z Wrocławia. Także zapraszam na odcinek. Więc w tym odcinku wydamy sobie troszeczkę Stardusta i mam też dla was, no niestety, złą wiadomość, bo pierwszy lucky trade po moim przyjeździe niestety się nie nagrał. Pierwszy lucky trade był z Kasią. Z Kasią znamy się dość długo. No i Kasia jest z Wrocławia, więc no nie było jak się spotkać i no zrobić tego lucky trade'a, wiadomo, no to jest jednak kilometry, tak? No nie jestem co drugi tydzień we Wrocławiu. Mieszkam w Warszawie. Generalnie pochodzę z Bydgoszczy. Także no raczej manewruję między tymi dwoma miastami niż do Wrocławia jeżdżę. Ale no lucky trade oczywiście możecie tutaj zobaczyć. I z Kasią no trochę żałuję, że się nie nagrała ta sytuacja, bo ja, jak wiecie, poszukuję shiny setki Mewtwo, shiny setki Groudona i shiny setki Kyogre'a. Więc Groudona Kasia dla mnie miała i chciała Rayquaza i moją, dałem jej moją ostatnią Rayquaza i to była 93%, 15 ataku. I Kasia, jak tylko zobaczyła, że to jest z 15 ataku, mówi: nie, nie dawaj mi takiej. Ja mówię: no nie mam innej, to jest moja ostatnia. Więc no po prostu no taki przyjazd, tak, no odwiedziny Kasia. Dziękuję bardzo za spotkanie, oczywiście wszystkim moim znajomym, z którymi się widziałem, jak i również wspierającym kanał. Więc no nie żałowałem jej po prostu, no bo mam naprawdę bardzo dużo rejek już wymaksowanych i no mając szansę na to, żeby otrzymać z lucky trade'a shiny Groudona setkę, no oczywiście byłem w stanie tą Rayquazę oddać, tak? No i w szczególności Kasi, no to wiadomo. No nie wyszedł za dobry, ale 15 ataku ma, więc sobie za chwileczkę go wymaksujemy. Także generalnie no przykro mi, że mi się to nie nagrało. No ale mam nadzieję, że to wam wystarczy i ta cała sytuacja opisana przeze mnie, jak to wyglądało. Także ja już wchodzę w grę, nagrywanie ekranu. I teraz 3-8-3, mamy Groudona. Tak jak mówiłem, tak jak widzieliście zresztą przed chwilą, 15 ataku, więc generalnie nie zrobiłbym go. Ale 15 ataku, 12 defensa, no jeszcze nie jest tak źle. Candy troszeczkę mam, bo ostatnio nie mam w co rzucać rarek. A no kiedyś Groudon pewnie otrzyma swój signature move, więc moveset już jest spoko, zrobiony przez Kasię. Więc 4090, 112 tysięcy. Stardusta, maksujemy. Ok, i teraz wam pokażę, jak już jesteśmy, tak, na Groudonie. Zostało jeszcze na wymaksowanie jednego. Jak już jesteśmy na Groudonie, to dlatego nie, znaczy, nie maksuję, tak, tych shiny lucky. Jak widzieliście, usuwałem ostatnio shiny Groudona, tak. Zresztą wczoraj był transfer Candy i też jeszcze jednego usunąłem. Nie wiem, może gdzieś to wam pokażę. Także no 3, 6, 7, 8 sztuk wymaksowanych, tak, tutaj 89, 15 ataku. No wtedy lepszej IV-ki nie trafiłem, nie? Więc dlatego ten Groudon jest wymaksowany. Ale jak widzicie, no tutaj są same praktycznie 96, 93, tak, 13 ataku, ojej, to naprawdę nie miałem żadnych Groudonów do maksowania. Tutaj już jest jakieś 98, tak, do wymaksowania, 96. No ale tych lucky trade'ów, jak mogliście widzieć na początku, jest nadal około 60 sztuk. Także no mam nadzieję, że ktoś jeszcze Groudona będzie dla mnie miał i w końcu uda mi się złapać, znaczy złapać, stradeować shiny setkę. Zobaczymy. No dobra, w
To był pierwszy lucky trade, teraz lucky trade numer 2. Wtedy jak powiedziałeś, że nie spadnie, to już się stresuję. Nie, no spokojnie. Daj ciszej, bo będziecie słychać. Co? A w ogóle nie mam ustalone nie, co, nie? To może najpierw ustalmy, zanim się zacznie kamerować. Czemu? A co, nie chcesz być tak długo? Nie, nie, no możemy ten. Bo co, czy chcesz tą nową gelatinkę? Ja mogę wszystko, mogę gelatinę, mogę Rajkę, mogę... Rajek już nie mam. Kiona, mogę, nie wiem, Gaudona, cokolwiek. Gaudona nie mam, Kyogre nie mam. Te Kiona albo tą gelatinkę? No to tą gelatinkę myślę, co? Zrobimy, tyle. Więc tutaj z Charlotte to tak samo było, długo, to w sumie możemy troszeczkę zniszczyć. A to już się nagrywa. No to się nagrywa, no tam się wiesz, jak coś będzie, to się wytrwa. No, ale to wiesz, to spokojnie. Już trochę trzymamy tego Lucky Trade'a, ale wiecie, no tak jak mówiłem, we Wrocławiu jestem rzadko, więc teraz przyjechałem na 4 dni. Także 4 specjale. I tak powiem, ci nie starczy na wszystkie osoby. No, a generalnie mam 6, nie? Więc tylko nie wiem, też muszę zgadnąć jeszcze osoby tutaj. Także co, gelatinka, bo ja już się praktycznie wykrzaczyłem z wszystkich moich tam... obojętnie? Jak? TP? Nie mam nic na buźce. No, ale to ci nie robi. Tak. Poczekaj, bo to jest Chorzowska. Dam ci warszawską. O, z Marek, od Impendera z Marek. Impender będzie się śmiał. Okej, okay, cyk. Ekran nagrywasz? Co? Ekran czy nagrywasz? Bo nagrywam, no. Ej, się ścięło coś. O, poszło, dobra. To mam nadzieję, że nie będzie tak jak z Batą, bo z Batą w Krakowie widzieliśmy laki i na drugi dzień znowu masakra. 205, proszę. Kurczę. No 14 ataku. 13. Ja na razie ją wstrzymam, nie zrobię wam tego, nie będę jej transferował. No, to ja to zrobię, ja... jak ty tego nie zrobisz. Tak. Mówisz, być takim hardcorem? No, przykro mi. Dobra, to jak gifcik z Wrocławia ci wyślę. To dziękuję ślicznie. Ty nie masz wysłanego ode mnie. No, dziękuję ślicznie za laki. Ja to do następnego. Dziękuję, jasne. No. To następny laki trade. No i dziękuję ślicznie. Także drugi trade we Wrocławiu nie był znów udany. Usunęliśmy. No nie chciałem wam tego robić, ale no mam nadzieję, że wytłumaczyłem, tak? O co dokładnie chodzi, bo no Giratin też mam parę setek i mam wymaksowane po prostu lepsze IV-ki niż taka 14, 12, 12, tak? Mam jeszcze paręnaście sztuk na lucky trade, więc no mam nadzieję, że jakiś dobry lucky się trafi. No i generalnie się trafił, ale to będzie w następnym odcinku. No i wczoraj właśnie, tak jak mówiłem, było transfer candy, więc wczoraj po godzinie 18 oczywiście mówiłem wam, giratinki macie sobie pousuwać, tak? Więc tutaj wpisałem sobie 487 H020, więc to są ostatnie moje giratiny. No i miałem 1042 candy na początku. Później oczywiście zacząłem je wszystkie usuwać, te, które nie potrzebuję. Zostawiłem sobie parę sztuk jakichś takich na jakiś special daily, jeżeli nie będę robił oczywiście lucky trade'a z nikim, więc taka kilometrowa, więc na przykład jakiś Wrocław, Kraków, Bytom. Wtedy po prostu będę dodatkowo otrzymywał za trade powyżej 100 km 3 candy, tak? Więc tutaj po prostu no zacząłem transferowanie giratin, jak widzicie 1040 dwa candy było na początku i chyba nie spojrzałem, nie nagrałem, ile miałem na koniec. No ale w tym momencie jest gira, a nie nagrywam ekranu, 1270, więc no chyba usunąłem ich koło 70 sztuk, jakoś tak, koło 80, więc koło 140 candy wpadło. No i oczywiście transferowałem tamtą giratinę, więc teraz zrobimy sobie resend
4, 8, 7 i nie mogę wam pokazać następnego lucky trade'a, więc sobie zrobimy tak. Traded, cyk i wymaksujemy sobie tutaj złapaną przeze mnie 96%, 15 ataku, więc ona przyda nam się na przykład na Gengara Mega, który będzie już niedługo na rajdach, także 96, cyk, wymaksowana, spoczko i udało mi się złapać jeszcze jedną oczywiście, zaraz wam pokażę, dobra, mamy Shadow Ball, to jest jedna sztuka, 93 i tutaj cyk, kolejna 96, więc tutaj jest 15, 14, 14, także też tu mamy już moveset od razu zrobiony, także kolejna 96%, wymaksowana, spoko. I teraz zrobimy sobie Combat Power i pokażę wam, mam raz, dwa, trzy, cztery setki, tak jak wam pokazywałem wcześniej. 5, 6, 7, 8 sztuk na razie wymaksowanych, tak, dwie shiny. W sumie wymaksowana jest jeszcze jedna, ale to zobaczycie na następnym odcinku z Lucky Trade'em. Także z mojej strony to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!